Czołem. Teraz trochę nietypowo. Jak widzicie, jadę samochodem, konkretnie transporterem, z materiałem hodowlanym do klienta. Jak mówiłem, jestem nie tylko mam świnki, żeby tuczyć, ale przede wszystkim po to, żeby mieć loszki hodowlane. I dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu mam zamówienie. 8 sztuk, realizuję je. Juhu! A jeszcze na grudzień mam zamówienie na kolejne 10 sztuk, tak więc grudzień wyjątkowo dla mnie łaskawy, jeżeli chodzi o zamówienia loszek. I teraz tak, jeżeli chodzi mowa o świnkach i o loszkach, to nie omieszkam lekko skomentować to, że jest zapowiedziana, o to lepsze słowo, zapowiedziana pomoc na loszki, na maciory produkcji. Czekajcie, ja odwrócę kamerę, zobaczycie w końcu moją twarz i wtedy będę spokojnie mówił komentarz, nie będziecie słuchać, jak ja mówię, jak prowadzę, tylko jak po prostu, znaczy inaczej, nie będziecie patrzeć na drogę, tylko na mnie. Czekajcie. Dobra, jestem już z powrotem. Cześć. I teraz tak, komentarz mój następujący. Jestem w Polsusie. Byłem między innymi z prezesem naszego zarządu i sami wnioskowaliśmy o stworzenie takiej pomocy, więc nie będę jej całkowicie krytykował, bo to jest też po części nasz pomysł. Jest tam parę zastrzeżeń, ale też i, że tak powiem, zrozumienia z naszej strony, czemu to wygląda tak, a nie inaczej. Po pierwsze, pomoc przyjdzie dopiero w czerwcu. Bardzo, bardzo, bardzo długi okres do tego momentu. Więc to są, rodzą się obawy, że to nie zadziała tak, jak powinno. No bo po prostu ludzie i tak nie wytrzymają, stwierdzą, że im się nie warto męczyć dla tych pieniążków. Ale dlaczego tak zostało zrobione? Został wzięty okres od 15 listopada do 30 marca, jeżeli chodzi o urodzenia, oproszenia macior. I to jest właśnie dlatego, jest taka późna pomoc. I to jest bardzo zrozumiałe. Już mówię dlaczego. Gdyby to zrobiono od, powiedzmy, 15 maja do, dajmy do tego, 30 listopada, to by skorzystali z tego między innymi ci, którzy już zrezygnowali, a tu chodzi o to, aby pomóc tym, którzy nie chcą rezygnować. Którzy chcą dalej produkować w cyklu zamkniętych, mieć te maciory. I chodzi o to, żeby skierować do nich pomoc. Będzie, dlatego jest też tak późna ta pomoc. Ale tak się naszej obawy zostają. Ale też jest zrozumienie. Następna rzecz, jak tu podać ilość macior? Gdyby w IRZ-cie ogólnie było konieczność, jak krowach na przykład, podawania oddzielnie macior od oddzielnie tuczników i tak dalej, czyli też by musiały być przeklasowania, no to byłoby bardzo prosto na podstawie IRZ-u na ten dzień dzisiejszy, powiedzmy, i też pomoc byłaby szybsza. Jednakże w IRZ-cie, czyli identyfikat rejestrze tych zwierząt internetowym, nie ma takiego czegoś jak podział na klasy, jeżeli chodzi o świnie, na maciory, na tuczniki, loszki hodowlane, i dlatego wymyślono ten przelicznik. Dosyć niski wbrew pozorom, bo to jest tylko 10 sztuk. Jak rozmawiałem z innymi rolnikami, między innymi z partii twitterowych rolników, no to była propozycja 11-12, ale na co cieszy, naprawdę cieszy. To jest ukłon tak naprawdę trochę w hodowlę, bo przy produkcji, przy F1-kach 11-12% to nie jest problem odchowu. Przy maciorach takich jak ja mam, czyli hodowla, 11% to już jest dużo. Ja wiem, powinno być lepiej i ku temu dążę, ale też i warunki są różne i tak dalej. Tak czy inaczej, ten okres też od 15 listopada do 30, czy 31 marca bodajże, niestety też nie jest do końca trafiony. Bo powinno być troszkę dłużej, albo od 1 listopada może nawet, dlatego że wstępnie myślałem, a to chyba nam wejdzie ten przedcyklu 3-tygodniowym. Mi ciepło się zrobiło. Piękna, mokra fryzurka. I to jak liczyłem pierwotnie, a to chyba będzie 7 grup przy cyklu 3-tygodniowym, to powinno wyjść 7 grup, czyli prawdziwe odzwierciedlenie. Jednakże po dokładniejszym liczeniu nie będę miał 7 grup, a będę miał bodajże 6, więc też nie dostanę do wszystkich macior,
Więc może to też z tej strony te ustawienie na 10 lochy, 10% od lochy, aby trochę to zrekompensować. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie są zapowiedzi. Z tego, co wiem, jeszcze nie ma aktu prawnego. Jak będzie akt prawny, no to jesteśmy wtedy 100% pewni, bo na razie to jest piękna, szumna zapowiedź. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie z ceną. Na chwilę obecną handlarze, zakłady mięsne, te mniejsze w szczególności, obudziły się i zaczęły szukać mocno materiału, w sensie tuczników, nie, na mięso. Sam miałem wczoraj telefon od mojego dawnego kontrahenta, który posiada mały zakład bojowy, nie będę wymieniał nazwy, bo to nie chodzi o reklamę, tylko o stwierdzenie. I już by chciał u mnie zaklepać świnki, które będę miał na sprzedaż tydzień przed świętami. Tylko że ja już je troszkę, jakby nie patrzeć słownie, ale jednak obiecałem mojemu znajomemu, który też jest handlarzem, z którym od dłuższego czasu handluje. On mi stara się podpowiadać, kiedy sprzedać, żeby jak najmniej stracić. Albo do takiego zakładu, żeby to wyszło dobrze. No ale podejrzewam, że w niedługim czasie, w ciągu tygodnia pojawi się u mnie, bo wiadomo, okres świąteczny, akcja, kalendarze i jakieś tam pamiątki, żeby myśleć ciepło o danej firmie handlowej. I sobie z nim o tym porozmawiam, no bo jeżeli tamten kontrahent z małą ubonią zaproponuje mi chociażby na żywo 5 groszy więcej, aniżeli ten mój znajomy, to niestety, to nie jest tak, że mam teraz 100 zł zarobku i stwierdzam, nie, ja będę wierny, tylko szukam tam, gdzie by jak najmniej stracić. Dobra, teraz trochę o Lośko, co może z tyłu. Wiozę je do klientki, drugi raz ode mnie bierze, no widzę, zadowolona. 8 sztuk po 730 brutto. Jest to bardzo mało. Ja wiem, że tak się wydaje drogo, ale licząc koszty, nie tylko wyprodukowania tej ilości, ale mając na uwadze to, że zamiast tych 12-13 odkupuję 11 około, no, dlatego loszki są droższe. Już nie zapominajmy o tym, że to nie jest tak, że one jadą na te same właśnie tuczniki. Miesiąc, dwa miesiące przed mierzeniem one schodzą na inną paszę, na droższą, na loszkową. Po to, żeby zahamować ich wzrost, przyrosty, a bardziej skupić się na ich rozwoju. Rozwoju dróg rodnych i o to, żeby klient był zadowolony. Dzisiaj też na Twitterze poczytałem sobie o dyskusji na temat tego, że w Polsce nie umiemy tuczyć, średnia odchowu w ciągu roku 19 sztuk i ogólnie mamy złą genetykę. Włączyłem się w to, oczywiście jako hodowca polsusu, mocno tutaj akcentującym, że no, nie zapominajmy o jednej rzeczy. My często gęsto porównujemy hybrydę duńskiego do czysto rasowej polskiej. A to nie tak się powinno porównywać. Powinno się porównywać hybrydę duńską z hybrydą polską, czyli F1. To, co z tyłu wiozę. Bo wiozę F1. Czyste rasy są u mnie, zostają i ja z nich tworzę F1. To jest hodowla. Tak samo jest w Danii, tak samo jest w Niemczech, tak samo jest w Holandii, w wszystkich innych firmach produkujących materiał genetyczny, materiał hodowlany jest tak, że jest baza, czyli te czyste rasy WBP, czyli Wielka Biała, Large White i Landrasy, czyli z Wisłą Uche, i z nich tworzy się F1. Ich selekcja tych czystych ras powoduje, że potem F1 lepiej wychodzi lub gorzej. Jest bardziej nakładziony nacisk, jak w Tambredach duńskich, żeby było dużo prosiąt, ale wtedy trzeba ratować się tak zwanymi baby roomami, mamkami i tym podobne. Lub też tak w innej firmie, bodajże w Tupiksie, gdzie kładzie się nacisk na to, że nie, niech będzie te 13, 14, 15 prosiąt, ale niech się wszystko chowa. I tak samo wychodzi z F1-kami naszymi. Zdarzają się takie, które potrafią więcej, ale jeżeli powiedzmy mam kolegę, który posiada 150 loch F1, jemu średnia wychodzi 13% w miocie, średnia, bo wiadomo, niektóre dają 16, odchowają 15, inne dają 13, odchowają 11,
genetyka, no niestety to nie jest tak, że wszystko się da, ale średnia 13, to powiedz mi, w czym jest gorsza F1 od tych ras, od tych świń komercyjnych? No to jest tylko i wyłącznie komercyjność. Niczym moim zdaniem. Jak dobierzemy jeszcze odpowiedni materiał genetyczny mięsny, komponent mięsny, tak to ładnie się nazywa, no to możemy uzyskać naprawdę, naprawdę bardzo ładne świnki. Taka moja mała dygresja, trochę reklamująca mnie jako hodowcę. Nie wiem, czasami głupkowate wstawki, ale nie można żyć tylko cały czas na poważnie. Tak czy inaczej się cieszę, bo jadę do klienta z lożkami, wyjdzie mi to na zero. Cieszę się z tego, że chociaż na zero tutaj to mi wyjdzie. Wiadomo, w tuczniku muszę się dopłacać. Jeszcze tam będę miał te 10 sztuk, co mnie też bardzo cieszy, bo przydadzą się pieniążki. Udało mi się, o właśnie, pochwalę się, już nie związane z hodowlą. Wczoraj przypadkiem udało mi się zamówić 3000 RSM-26 z siarką po 2400 brutto. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie stosowałem RSM-ów. Nie wiem, czy cena jest super, czy nie, ale wynika to z tego, że dostawca, z którym handluję już nie raz, miał zamówienie na chyba dwa tiry RSM-u tegoż do klienta i ten klient niestety przeliczył się. Nie miał z czego zapłacić. No to teraz ten sprzedawca tam do tamtego miał po 2700, a teraz żeby się po prostu wyjść na zero, jeżeli chodzi o do końca roku, no to po 2400 do paru podzwonili, między innymi do mnie, i się udało, że wygrać tylko 3000, ale też prawda jest taka, bym miał problem wziąć więcej ze względów właśnie finansowych. No i po prostu w rolnictwie, w szczególności w produkcji trzody, w cyklach zamkniętych jest po prostu ciulowo. No ale ja zaczynam patrzeć znowu lekko pozytywnie, bo mówię, zrobił się mocny ruch. To nie jest ruch, tylko ruch chyba tylko i wyłącznie przedświąteczny, dlatego że mówię, jeszcze raz powrócę, tamten dostawca, odbiorca, co ma swoją własną ubojnię, dzwoni do mnie, że zaklepuje za 2 tygodnie, to oznacza, że on liczy się z tym, że nie znajdzie ich, a będzie potrzebował, bo to potem sprzedaje, ma zobowiązania kontraktowe, więc myślę, że coś tam będę mógł ugrać, jakieś 50 groszy wyżej i dzięki temu coś tam zarobię, za duże słowo zarobić, mniej stracę. Dobra. Jutro mam mieszanie plaszy. Przyjeżdża mi firma usługowo miesza. Zrobiłem małą przeróbkę w jednym silosie. Zwykle w niego było wdmuchiwane, ale sypka plasza i wdmuchiwanie powodowało to, że ostatnie 2-3 tony, no to było to po prostu walka z tym, żeby odetkać paszniki. Więc po prostu w silosie zrobiłem na odpowiedniej wysokości okienko otwieralne, gdzie wjeżdża rura i zamiast wdmuchiwać jest sypane żmijką i już widzę tego efekt, nie mam już tej walki, jeszcze tam zostało mi tam trochę starej plaszy wtedy poprzednio i to się zawieszało pod koniec, ale już zostało to całkowicie bodajże do zera, jeszcze sprawdzę, kontroluję, do zera zostało zrzucone i powinno być dobrze, no zobaczymy. Będę to na pewno relacjonował. Oczywiście jeszcze w czwartek jadę po jęczmień paszowy, 1100 brutto udało mi się. No cena nie zwala z nóg mnie osobiście, bo lepiej by było, gdybym te swoje zboże, które miałem, nie dawał świnkom, tylko je po prostu sprzedał. No ale człowiek się podjął produkcji tusznika, produkcji loszek, to stara się to robić jak najlepiej i tyle. Dobra, prowadzę dalej, bo tu się zrobiło coraz bardziej klęto. A to jest trochę niebezpiecznie, abym się nagrywał, rozdzielał sobie moją uwagę. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Już chyba będę nagrywał w takim formule, gdzie będę pokazywał swoją kartę. Dotychczas nie chciałem, ale po prostu wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Dobra, na razie. Cześć.